Cześć. Zastanawiałeś się kiedyś, po co ci twarz? W dużym uproszczeniu mógłbym powiedzieć, że moja twarz jest po to, aby odróżnić mnie od ciebie. Moja twarz służy też do tego, abyś lepiej zapamiętał doświadczenie kontaktu ze mną, czy to w formie rozmowy, czy to jak w tym przypadku w formie oglądania tego nagrania. I następnym razem, widząc moją twarz, będziesz już wiedział, czy warto oglądać moje nagrania, czy też niekoniecznie. Następnym razem moja twarz będzie wyglądała dla ciebie znajomo. Jeśli jednak pierwszy raz oglądasz moje nagranie, to będziesz musiał sobie wyrobić zdanie na mój temat i przeanalizować różne informacje, które upewnią cię, że nie mówię chociażby bzdur. Następnym razem, kiedy zobaczysz moje nagranie, a obecne doświadczenie będzie dla ciebie pozytywne, znacznie mniej czasu zajmie ci podjęcie decyzji, czy warto mnie wysłuchać, czy też lepiej nie nadwyrężać naszych i tak już ograniczonych zasobów poznawczych. Logo pełni taką samą funkcję, jaką pełni twarz. Jeśli logo służy do tego samego, co ludzka twarz, to znaczy do tego, aby klient, abyś ty lepiej zapamiętał doświadczenie kontaktu ze mną, czy też twój klient lepiej zapamiętał doświadczenie kontaktu z tobą, to taki sposób rozumienia tego, czym jest logo, czym jest znak, jednocześnie naprowadzi nas na to, jakie cechy powinno mieć dobre logo. Dobre logo to takie, które ułatwia twojemu klientowi zapamiętanie doświadczenia kontaktu z twoim produktem, z twoją usługą, z twoją firmą, czy też z tobą. Podam ci 4 cechy dobrego znaku. A więc jakie powinno być twoje logo? Po pierwsze, powinno być proste. Jeśli będziesz cały czas myślał o tym, że logo służy do tego, aby twój klient zapamiętał doświadczenie kontaktu z tobą, z twoją firmą, z twoim produktem, czy z twoją usługą, to nie możesz przesadzać z formą. Projektowanie logo to nie jest moment na to, abyś silił się na kreatywność. Jeśli przekombinujesz, to utrudnisz twojemu potencjalnemu klientowi zapamiętanie doświadczenia kontaktu z tobą. Spójrz chociażby na takie logo jak logo firmy FedEx. Proste, prawda? Zapamiętaj niezwykle trafną definicję logo zaproponowaną przez Paula Randa. Zadaniem logo jest wskazywać i oznaczać w najprostszy możliwy sposób. Proste logo jest znacznie bardziej funkcjonalne i równie dobrze wygląda, jak jest małe, jak i jest duże. Obecnie, kiedy rynek mobilny rozwija się dynamicznie, potrzeba prostoty jest uzasadniona znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Po drugie, twoje logo powinno być trafne. Zadaniem logo jest odzwierciedlać charakter prowadzonej przez ciebie działalności. Jeśli prowadzisz chociażby firmę działającą w branży finansowej, to prawdopodobnie będzie ci zależało na tym, aby twój znak wzmacniał u potencjalnego klienta przekonanie, że jesteś poważną, wiarygodną firmą. W takim wypadku z dużym prawdopodobieństwem zrezygnujesz z hipsterskich form czy frywolnych kolorów. Pamiętaj jednak, że nie generalizujemy. Sam znam chociażby prawnika, który budował markę osobistą w dość zaskakujący sposób. Ów prawnik wyspecjalizował się w obsłudze startupów, a jego wizerunek dalece odbiegał od wizerunku typowego prawnika. Możesz powiedzieć, jaki rynek, taki wizerunek i taka wiarygodność. Po trzecie, twoje logo powinno być charakterystyczne. Podstawowym zadaniem logo jest odróżnić jedną firmę od drugiej. W ogóle cały branding czy też marketing, możesz to nazywać jak ci wygodnie, stoi odróżnianiem się i logo ma w tym swój udział. Dobrze jest, jeśli twój znak wyróżnia cię na tle konkurencji tylko jedną cechą, nie dwoma, trzema czy czterema. Postaw na jedną charakterystyczną cechę twojego znaku. Nie staraj się na siłę tworzyć czegoś wyjątkowego. Czasem dobrze jest postawić na jeden łatwo rozpoznawalny element. Tak? Twoje logo powinno być charakterystyczną wskazówką otwierającą odpowiednie zasoby w mózgu twojego klienta. Wskazówką, która przypomni klientowi o korzyściach współpracy z tobą, czy też przypomni klientowi o doświadczeniu kontaktu z tobą.
I wreszcie po czwarte, Twoje logo powinno być trwałe. Marki buduje się cierpliwością i konsekwencją, więc jeśli zależy Ci na tym, aby Twoi klienci kojarzyli Cię z określonymi cechami, kojarzyli Cię z określonym doświadczeniem, to powinieneś zadbać o to, aby Twoje logo, Twój znak nie zmieniał się zbyt często. Pamiętaj, że marki to są przekonania, odczucia Twoich odbiorców na Twój temat. Budowanie marki to proces czasochłonny i wymagający dużej konsekwencji, więc jeśli chcesz stworzyć trwałe logo, przede wszystkim powinieneś obalić w swojej głowie pewne mity. Niektórym projektantom i przedsiębiorcom wydaje się, że logo powinno być modne. Dużo się mówi o modnych znakach, o trendach w projektowaniu. W moim odczuciu jest to zgubne myślenie, zwłaszcza jeśli zależy na trwałości. Dlaczego? A chociażby dlatego, że moda przemija. Dla mnie znak powinien być tym, czym są ubrania dla Meryl Streep. Meryl Streep powiedziała kiedyś: dla mnie ubrania są częścią charakteru. Nie śledzę mody, ani nie próbuję zrozumieć trendów. Zmień słowo ubrania na logo czy też znak i masz gotowy przepis na trwały znak. Dobry projektant skupia się na tym, co ważne i istotne w firmie klienta, a nie na tym, co modne i co jest trendy. Co więcej, dobry projektant musi rozumieć Twój biznesplan i wyprzedzić czasy, w których tworzy znak dla Ciebie. No dobra, a jeśli logo nie powinno być modne, to chociaż może powinno być oryginalne. No cóż, logo mogłoby być oryginalne, ale coraz rzadziej jest to możliwe, ponieważ otaczają nas dzisiaj tysiące znaków. Żyjemy w czasach, w których powstaje tak duża ilość informacji, że nie jesteśmy w stanie nad nią zapanować. Nie zmienia to jednak faktu, że znak powinien odróżniać Cię od konkurencji i jest jedną z większych wartości w Twojej firmie. Były prezes Quaker Oats, John Stewart, powiedział kiedyś: gdyby ta firma miała się podzielić, to z chęcią wezmę marki, znaki towarowe, reputację firmy. Ty zaś możesz wziąć całą resztę, a ja na tym lepiej wyjdę niż ty. Wizerunek to jest niezwykle cenne aktywo Twojej firmy. Tak więc pamiętając o tych czterech cechach dobrego logo, masz szansę na stworzenie naprawdę dobrego znaku, który stanie się równie cennym aktywem firmy, co znak firmy Quaker Oats.